Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny projekt, tym razem duży projekt. Zrobimy sobie 3 albo nawet 4 części. Robimy kompa w klimacie Star Warsowym. Na początek kilka założeń, dlaczego taki projekt i w ogóle o co chodzi. To jest moja pierwsza współpraca, taka większa z Corsarem i ten projekt sponsoruje Corsar. Także przysłali kilka naprawdę fajnych rzeczy. Dokładnie omówimy sobie to w ostatniej części, bo tam są jeszcze klawiatury, myszki i w ogóle, ale jak chodzi o budowę, to zaczynamy na krystalu, już Wam mówię, bo nie pamiętam, 570X. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna budowa. Myślę, że da się łatwo zmodować, bez większych problemów. Aczkolwiek chcę zrobić tak, żeby modyfikacje obudowy nie były trwałe. Chciałbym ją wykorzystać też w innych projektach i przerobić ją w taki sposób, żeby tylko dołożyć elementy, a nie wycinać w obudowie, czy spawać, czy... Tak, żeby obudowa była jakby, wiecie, jednolita, nienaruszona, nieuszkodzona, żeby to była po prostu obudowa. Klimat robimy sobie Star Warsowy. Już kilka rzeczy wykonałem, czyli mamy już kartę graficzną ustawioną w pionie. Będzie oczywiście Waterloop na procesor. No i w sumie tak to będzie wyglądać. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak przebiegały prace nad tą obudową. Zaczniemy oczywiście od tego, żeby ją rozebrać i pozbyć się wszystkich zbędnych elementów. No dobra, obudowa jest rozebrana, wszystko zdjęliśmy z niej, co będzie nam przeszkadzać przy moddingu i czego nie chcę uszkodzić, bo pamiętajcie, że przy takiej obudowie, gdzie jest bardzo dużo szkła, gdybym zaczął przy niej pracować, obracać, przekładać na boki, na pewno gdzieś bym jakieś szkło uszkodził, jeszcze bym zbił którąś szybę i byłby duży problem. Dlatego wszystko sobie zdjąłem, schowałem do kartonu, odłożyłem i mogę ze spokojem popracować. Teraz najważniejsza rzecz do wykonania to jest oczywiście spód obudowy, bo chcę go przerobić, nie chcę, żeby to była po prostu prosta piwnica. Dlatego rozwiercę nity, wyjmę tą piwnicę i zamontujemy piwnicę taką w klimacie Gwiezdnych Wojen z podświetleniem. No i montaż karty graficznej, bo karta graficzna będzie wisieć na środku komputera, będzie na riserze, na przedłużeniu. I chciałbym, żeby była w pionie, więc jest to bardzo trudne, bo jak dam ją pod samą jakby górną płytą, pod sufitem obudowy, to nie będę miał jak kabli wpiąć. Jak dam ją za nisko, to wejdzie w zasilacz, więc wsadzę sobie podzespoły, przypasuję jak to wygląda i stworzę jakiś taki bracket do płyty głównej, do karty graficznej, żeby wszystko było ładnie. Jedno co mnie martwi, to że niestety zasłonię sobie kości RAM, a dostaliśmy całkiem fajne kości z RGB, aczkolwiek one też wtedy dadzą takie fajne podświetlenie od tyłu, więc też wykorzystamy te efekty RGB, które dają nam kości od Corsara.
No dobra, moi drodzy, słuchajcie, kończymy część pierwszą. Jak widzicie, fabrykacja już jest w zasadzie skończona. W następnej części poskładamy wszystko w całość, zrobimy zaślepkę piwnicy od góry, aczkolwiek nie jestem jeszcze w 100% tak pewien, czy będę chciał ją tam montować. No i zajmiemy się zrobieniem detalu, bo chcę jeszcze tą obudowę przemalować, dołożyć trochę koloru, zrobić obdrapania, żeby wyglądała jak rekwizyt z Gwiezdnych Wojen. Jeszcze raz bardzo dziękuję Corsarowi, że pomógł mi przy tym projekcie. Naprawdę fajne podzespoły kości RAM są mega. Pogadamy też sobie jeszcze o wszystkich pozostałych rzeczach, które przyszły w paczce, bo jest ich też dość sporo. Ale to w następnych częściach, także ja się z wami na razie żegnam. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli wam się podoba. I widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!